fotel wcisło. No. Przecież z tymi nowymi przepisami trochę się cykasz, tak? No, nie. Teraz jak jechaliśmy, to się rozpędziliśmy trochę. Prawko już wygięło dwa razy. No, nowe przepisy są teraz takie, teraz jakie są. Teraz zaostrzone. Motoryzacją się ogólnie interesujesz? Tak. I czym jeździsz tak na co dzień? Na co dzień Mercedesem jeżdżę. Takim małym tam miejskim samochodem. Nie ma pojęcia. No. Spoko, ja ogólnie w Norwegii mieszkałem cały życie, tam straciłem prawo jazdy dosyć szybko. No. Się tutaj przeprowadziłem tu dwa lata temu. I w Polsce musiałem od nowa robić prawo jazdy. Zloty, nie zloty takich samochodów, tych klasyków, nie z klasyków też jeździmy. No ja też jeżdżę jakieś tam zloty, ale zależy, tutaj gdzieś w pobliżu bardziej, tak maksymalnie do Warszawy. A to po całej Polsce jeżdżę. Oleśnica, Wrocław. W Wrocławiu jeszcze nie było. W roku było, tak? Tak. Amerykan, no nie? No. Oleśnicy coś tam robili, także nie mogli na Oleśnicę. No i na Wrocław przeniosły. Jedyny minus amerykańskich aut, że kurczę, wszystkie są zazwyczaj w tym napędzie, nie? To jest, że trzeba to uważać jednak. Nie wiem, czy też wiecie, ale to jest właśnie limitowana edycja Transformers, tutaj masz na podłokietniku też rysowanego. A jaki to jest model Chevroleta? Jaki model? Taka moc? Moc i model. To jest V6 330 koni. LLT Transformers Edition 2011, przepraszam, rok. Okay. Wiesz co, chciałem kupić V8, ale jednak chciałem, jak miał być Camaro, to musiał być w tej limitowanej wersji Transformers. I kurczę, i ciężko jest naprawdę dostać w jakimkolwiek innym auto. No jak już było takie, to brałem takie po prostu. No ale ogólnie jest przyjemne. Jak nie ciśniesz po mieście na przykład, jak jeździsz naprawdę spokojnie, to ci spali 13 litrów. No. Jak jeździsz dynamicznie trochę jak nie ja, tragedii, to tak 16. No zajebisty samochód. Ale z drugiej strony, jak jedziesz w trasę powiedzmy, tak, i sobie ustawisz ten pomad, powiedzmy na 160 zapniesz, to 9 litrów spali po prostu. Jeszcze lepiej. No. Tylko, że już jest trasa, nie? To też troszeczkę inaczej się liczy. No tak. Tutaj pomaga to, że jest duży silnik, duża pojemność i dużo koni, no bo jednak chwile są bardzo niskie obroty. Jak jadę 160-170, mam około 2000 obrotów. A także fotel wcisnął najlepiej od zera gdzieś, nie? No tak. Ale nie ma za bardzo tak... No nie ma gdzie. No tak, tutaj. Na torze dwa razy byłem, to wtedy fajnie było. O kurwa, ale to pozorno się. Także tak w takim bonusie. Co masz za Mercedesa? A140 99 rok, 1.4 benzyna. Taki też klasyk już prawie. No prawie, ale jeszcze nie. My mamy taką grupę łódzkie Amkary. Tu u nas mają takich chłopaki, takich trzech chłopaków mają Mustanga z 1967.
tylko że oni je robili całkiem o podstaw, całe rozbierali, mm-hmm. całe robili. Bo z kupnem tego to wyszło ich po 400 tysięcy około, nie? Ale w lato jeżdżą tym na co dzień, tak jak gdzieś jechać czy coś, dopóki deszcz nie pada i tego, to jeżdżą na co dzień. I na przykład jeżdżę tym to cały rok. No tak. Zima, lato. No chociaż od nowego roku staram się pilnować, żeby nie cisnąć za bardzo, bo się przerażają na te nowe przepisy. Tysiące mandatu trochę przesadzili. No, no. Mój kolega już tak dostał tak. No, stoją pod nami. A chciał się tylko popisać, bo jechaliśmy tak, wiesz, taką kolumną. Aha. No. Więc tylko chciałby ta sprzeć. No takiej małej prostej, no, tak. Tak przycisnąć. I zadbali. I akurat go strzelili. Tak się na chwilę dogadał, że prawo jazdy nie stracił. Wystarczyła tylko chwila. Masz jakieś auto marzeń, takie co cię marzy? No, różne mam, tak. Różnie skończone są. A gdybyś miał wybrać to jedno, nie? Przychodzi ci, by ktoś mógł kupić jakieś jedno. Ciężko powiedzieć. Ktoś musiał przemyśleć 3 razy. No. Ale jeździsz na zloty aut zabytkowych, tak? Zabytkowych, klasycznych, tak. I sportowych też. Nagrywa pewnie na YouTube'a puszczę. Tak. Nic nie będziemy uprzedzać. Ostatnio mojego znajomego złapali, bo przejeżdżał lewym pasem, no. I się mijał. No i by jechał z przystałą prędkością. Mijał kogoś, no. I minął się jakby z autem na prawym pasie. I by powiedzieli, że to jest wyprzedzanie. To nie, się doczepiam. To nie jest śmieszne. On dostał półtora tysiąca. Ile tam jest? Półtora tysiąca mandatu? Za wyprzedzanie na pasach? A na pasach, no to wiadomo. Pomyśl sobie, że jedziesz lewym pasem, a ktoś jedzie prawym i ty jedziesz jeszcze szybciej od niego. Czyli łapie się jak to wyprzedzanie, bo jechałeś szybciej od tego na prawym pasie. No. I jeszcze raz przycisnął, się trochę cykam, policja się zajął. Nie narażać się. A jak gogon zgubimy, to tam możesz przycisnąć. Co? Jak gogon zgubimy, to możesz przycisnąć. Tak. Bo będą jechać do końca za nami. To jest pod manufakturę. No. Tak i tak jadę, więc. A powiem szczerze, że zawsze jak dam policję jedzie, mam taki dyskomfort. Obok mnie.
za szybkie te światło. Tak, no. Ale ci zajebista pogoda była, co? No. Słoneczko, kurczę, czułem się jakby było już lato. Tak. A kiedyś też tak było, ale... krótko już fajnie, a drugi dzień znowu śnieg. No, 3 stopnie były takie, taki, no. Tylko że słońce było, dlatego się wydawało tak ciepło. Tak. Fajne taka jest, takie już jest jasno, fajnie, kurczę, no. Tak fajnie wszystko wygląda dzisiaj. Dzisiaj tak. Bo ostatnie tygodnie to kurczę śnieg z deszczem na przemian. No wczoraj to też. Z Łodzi to tak waliło, jak jechałam z pracy do domu, to jejcie. Taki gruby śnieg. I moment i biało. Tak, jeszcze tak ślisko, taka klapa najgorsza. No i trochę dzisiaj rano to już przymroziło, to ślizgawicka trochę była. Tutaj do Łodzi na zakupy przyjechaliście, czy...? Nie, no, ogólnie to na specjalnie na przyjazdy przyjeżdżamy. Tak? Tak, co tydzień. Fajnie. My też tutaj prawie co tydzień jestem, tutaj przyjeżdżamy. No, a co dzień do pracy dojeżdża. A ona do szkoły. Do Łodzi? Tak, do szkoły. Dojeżdża, ja do pracy. Akurat ona w szkole, ja też pracuję w szkole. Fajnie. Ja też co dzień dojeżdżamy. Ja się właśnie... W maju będzie 2 lata, kiedy się przeprowadziłem do Polski, bo ja jestem pół Norwegiem, pół Polakiem. Mm-hmm. I tak jakoś wróciłem do Polski, tak sam z siebie. Dupa zatańczyła. No próbuję, ale tak wiesz, trochę szczerze uważam, bo jednak jesteśmy w mieście, więc... No.